Zmęczony. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Z samego rana. Dzisiaj z samego rana jestem nieprzytomny. Jedziemy zaraz do Łodzi. Po prostu jestem zmęczony. No masakrycznie. Wróciliśmy w nocy z Zakopanego. Bardzo fajnie, chociaż tylko weekend. Ale i tak jestem zadowolony. Dużo osób napisało, że filmy, które nagraliśmy, były bardzo fajne, bo zresztą... Dobra, może pokażę ci pierwszy film, jak się bawiliśmy w śniegu. Już to było niesprawiedliwe. Nie ma! A teraz, aż normalnie wyglądam, zobacz, a teraz drugi film, kiedy już chłopaki jeździli, jeździli na snowboardzie. Ja wiesz co, tego nie mówiłem na filmie, ale wzięliśmy Miłoszowi, nie, było powiedziane, na godzinę wzięliśmy mu trenera, bo Miłosz zjechał sobie tak z górki, weszliśmy sami i zeszliśmy, czyli wchodziliśmy nie na wyciągu, na snowboardzie i zjechał tak z 5 razy, Kasia mu wzięła, bo Miłosz ma, jest uparty, no nie? I on już od razu by chciał zjeżdżać i Kasia wzięła mu instruktora, dlatego że on jakby mnie w takich kwestiach nie będzie słuchał. Ale podobno jest tak, że trenerzy, nie wiem, kiedyś tak rozmawiałem z takim trenerem odpływania i on swojego dziecka nie uczy, bo nie, takie dziecko nie będzie go słuchać. Więc dostał tego instruktora. Instruktor później po godzinie czasu powiedział, że to nie jest tak, że chodzi mi o tam o chwalenie się tam Miłoszem czy coś w tym stylu, bo raczej się tego spodziewałem, że mu idzie po prostu świetnie, rewelacyjnie. Jak na osobę, która początkuje, to on już mi tam coś powiedział, że jeździ na krawędziach. Co już może nie, może przesadza, ale powiedział, że po prostu zaskoczony jest i on chciałby mieć takich uczniów, dlatego że niektórzy po godzinie czasu nawet nie potrafią pługiem, tylko ześlizgać się, tak? Ludzie nie potrafią stać, nawet na snowboardzie. No ale tutaj jest troszeczkę inaczej, bo jednak on jeździł i te wszystkie jakieś te sporty, które gdzieś tam on uprawia, to jednak to, wiesz, przynosi gdzieś tam efekt, więc nie byłem tak bardzo o tym zaskoczony, ale tylko mówię taką informację, tak, że przekazał właśnie ten instruktor, no, że po prostu, aha, jedyna rzecz to, żeby balans ciała, żeby utrzymywać, a tak to mówi, że on w ogóle jest mega zaskoczony, że jeżeli chodzi, naprawdę, ja tego nie pokazałem, chociaż chyba się nagrało to, być może u Miłosza, bo jak się okazało, to Miłosz miał włączoną kamerę podczas jego tego treningu, tej nauki, na GoPro miał włączoną. Teraz jeszcze tylko jakieś śniadanie. Zjemy wszyscy i co? I ruszamy. Jeżeli dzisiaj dzień, vlog będzie po prostu taki spokojny, to przepraszam, ale nie ma szans. Tak jak dużo osób napisało, że świetne filmy, dynamiczne, te ostatnie, ale to nie ma możliwości, żeby codziennie coś takiego nagrywać. Po prostu fizycznie. Ja na przykład po tym, wiesz, kiedy, bo był taki dzień, jak jechaliśmy i co tak było krótka, tam miałem chyba 8-minutowy vlog, no ale jeżeli 6 godzin jechaliśmy samochodem, no oczywiście, no mogę nagrywać, jak jedziemy i gadać tam różne rzeczy, no ale wiesz, no po prostu to jest zmęczenie. Nie ma możliwości według mnie, żeby nagrywać codziennie super filmy, dlatego właśnie ktoś mi powiedział, że 14, jeden z widzów mi napisał, że tysięczny vlog będę miał 14 lutego. No nie, wyszło mi, tutaj mamy luty, czyli mamy styczeń, luty, wyszło mi, że tysięczny vlog będę nagrywać 3 lutego, a publikować 4, no ale nagrywać będę 3, czyli tutaj mamy tysięczny vlog, został niecały miesiąc. I tak jak już mówiłem, będę nagrywać przynajmniej 3 razy w tygodniu. Poniedziałek, jak ja zamówiłem? Nie. W poniedziałek się nic nie dzieje. Wtorek. Tak jak... Niedziela... Niedziela, wtorek, piątek. O, chyba tak chcę. Czy niedziela, środa, piątek. Bo we wtorki są może trening. Niedziela, środa, piątek. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. O właśnie, że w ten sposób, w te dni. Ale 18:30. Natomiast to nie jest tak, że tylko 3 razy w tygodniu będę nagrywać. To będą takie
muszą być, tak? Must have. Filmy, że 3 razy w tygodniu muszą być. Ale jeżeli pojedziemy, tak jak teraz byliśmy w Zakopane i są fajne filmy, czy pojedziemy gdzieś za granicę, do ciepłych krajów i też będzie co pokazywać, to ja oczywiście wtedy będę nawet i codziennie nagrywać. Tylko chodzi mi o to, że tak jak na przykład teraz mam dzisiejszy dzień, leniwy. Znaczy leniwy w tym sensie, że jestem zmęczony. Wróciliśmy w nocy i może być słabo, nie chce się. No po prostu jest tak czasami, że człowiekowi gdzieś tam już mniej się chce, to chce. Też nie ukrywajmy, 1000 vlogów to jednak jest to gdzieś tam dużo. I żeby było fajniejsze, nie chodzi o to, tak jak teraz sobie gadam. I dzisiejszy być może vlog taki będzie, sorry, że gdzieś tam sobie pogadam. Ale chodzi mi o to, żeby, jeżeli mają być filmy, gdzie się coś dzieje, to musi być odpoczynek, regeneracja. To jest tak jak idziesz na siłownię, pakujesz, ale nie możesz non-stop 7 dni w tygodniu pakować. Dlatego, że mięśnie rosną wtedy, kiedy jest ta przerwa, no nie? I musi być regeneracja. Każdy sportowiec musi się zregenerować. I tak samo jest tutaj. Żeby nagrać coś fajnego, to trzeba się po prostu zregenerować. Także spokojnie, może być takie sytuacje, jak będą fajne momenty, że będą filmy 7 razy w tygodniu. Ale ten 1000 vlog już jest coraz bliżej. Zobacz, widzisz, mięso jest takie w tym, zobacz, jakieś zimne, gotowe. Co chcesz? Co ci nie pasuje? Co? Zaraz zobacz. O, tutaj jest ten zakładane. Co ciszej? Weź przestań grać. Gdy bądź ciszej. W ogóle wczoraj Miłosz od wczoraj ma fazę na muzykę od przedwczoraj. YouTube mi wyłapie, wiesz? I zabroni. Zablokuje mi przez siebie film. Nie? A od kiedy? Od kiedy? Od tygodnia? Masz fazę? No. Nagranie? No i umiem tam kilka piosenek zagrać. A my jedziemy do Łodzi, tylko Miłosz jest zgłodniał i chce, no jesteś, powiedzmy, że w Łodzi, Miłosz zgłodniał kebaba, no i tutaj akurat mamy kebaba zupełnie od początku zakładanego, dotykałem, no to było czuć, że w zamrażalce był i przygotowują w ten sposób albo kupują, chociaż ja się tutaj pana spytałem, to powiedział, że mięso, wołowinę i kurczaka, że sami robią, jedynie baraninę gdzieś tam kupują, bo w ogóle są firmy, które właśnie sprzedają to mięso, tak? Tak naprawdę to mięso jest po prostu u producentów gotowe, tylko przywożą w takich dużych tych belkach, czy jak to, nie wiem, jak to jakoś tam się nazywa. No i ten, i co? I w ten sposób kebaby sprzedają, tak? Mięsko. Przyjechaliśmy do Łodzi na szczepienie, ale najbardziej jestem zaskoczony. Miłosz zrobił sobie zakupy, kupił plecak, kupił, co tam jeszcze? Coś jeszcze, tylko tam trzy rzeczy kupił, ale tym, czym byłem najbardziej zdziwiony, to, że kupił markową rzecz, ale szukał, żeby było mały znaczek. Najlepiej jakaś wszywka, żeby była tego, i chyba kupił taką koszulkę chyba też, gdzie jest tylko mały znaczek Levi's. W kamerze rozładowała mi się bateria, więc teraz troszeczkę zrobię relacji na Instagramie i na Facebooku. Tak. Ale Marcel, pamiętasz na Spider-Man, jak byliśmy, ten efekt komiksu, co były te 3 filmy na ekranie jakby podzielone? To tak samo zrobię teraz. I w Zakopanem, jak byliśmy, to dużo rzucałem z okularów, ze Spectacles. I wydaje mi się, że fajnie to wyglądało. Ale właśnie według mnie powinienem dołączać tutaj Instagram. Fajnie by było. O, six pack. Nie nagrywaj tam. To jest dla mnie. Nie nagrywaj. O, ale pokaż. O, ej, pokaż, o, weź tak światło, weź to światło, pokaż, weź to. O, Milo Six, ale naprawdę, weź jeszcze raz, nie. Stań tak, o, kurde. Power. Chciałbyś taki mieć. No, o, chciałbym, zazdroszczę ci. Co? Podskoczysz mi? Ty? Tak. Podskoczysz? Tak, podskoczę, no. Ja podskoczę. No to podskocz. Ubieraj się, idziemy na to twój trening, już rozgrzewka. O, dobra, idź. Dawaj, Marcel. No uważ, ej, no puszczaj moją nogę. Ubieraj się. Czy ja wziąłem twój strój? No skąd? Dlaczego ja mam wziąć? Na górę. Szybko. Mówię do Marcela. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Nie pamiętasz? To biegasz. Dziś jesteśmy pierwsi albo jedni z pierwszych. Ostatnio przyjeżdżamy. Zawsze pod sam koniec, więc mówię, postanowiłem, że dzisiaj przyjedziemy wcześniej, żeby na spokojnie po prostu Marcy się przebrał.
Kasia ma 6S, iPhone'a 6S, no i zaktualizowała nowy system, w którym jest problem, że bardzo szybko bateria idzie i oglądam test w ogóle od 5S iPhone'ów do już 8, to na przykład 6 to ma fatalną baterię. Zwłaszcza to się dzieje podobno po najnowszym iOSie, po nowej aktualizacji.